No hejka, kochani, witam Was serdecznie po dłuższej przerwie w 1319 dniu mojej emerytury. Dzisiaj idę na wycieczkę, właściwie jadę. Będę zwiedzać trzy nowe stacje drugiej linii metra, które zostały niedawno otwarte. To jest stacja Zacisze, Kondratowicza i Brudno. Ale tak naprawdę główny cel mojej wycieczki to nie są te stacje, to trochę tak przy okazji, ponieważ wybieram się na spacer ze zwiedzaniem Zacisza, a spacer prowadzi taki przewodnik warszawski, który się zwie Spacerolog Praski. Już byłam z nim chyba na dwóch wycieczkach. Świetny facet, bardzo fajnie to prowadzi. Na moim kanale jest już jeden film, który właśnie powstał po takim spacerze. To jest film z muralami praskimi. Tutaj Wam wrzucę linka do tego filmu. Jak jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam, bo te murale są rzeczywiście fascynujące. A poza tym, wiecie, one powstają, potem czasem są zmieniane, zamalowywane, nikną. To nie jest taka sztuka, która jest czymś stałym i nie będzie trwała wiecznie, więc warto sobie to zobaczyć. Natomiast dzisiaj jest to spacer po Zaciszu. To jest ta część Warszawy, której ja chyba kompletnie nie znam. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek tam byłam, bo wiecie, no to jest takie miejsce, gdzie jak się nie mieszka, nie ma się kogoś znajomego, czy jakiejś rodziny, czy sprawy do załatwienia, to jakby nie ma powodu, żeby tam jechać, bo jest to dosyć daleko. Natomiast no, metro powoduje, że przejazd tam to już nie jest godzina komunikacją naziemną, tylko znacznie krócej. Sprawdziłam, że przejazd całą drugą linią metra w tej chwili, to jest 19 stacji z Bemowa na Brudno, zajmuje niewiele ponad pół godziny. No i powiem Wam, że to jest sztos dla warszawiaków. W ogóle fantastyczna sprawa, bo normalnie jadąc właśnie komunikacją jakąś inną, jeszcze z przesiadkami, to myślę, że to jest minimum godzina. Natomiast jak się jedzie samochodem, szczególnie w godzinach szczytu, to pewnie i za dwie godzinki można sobie postać w korkach na tej trasie. Także przejazd Bemowa na Brudno w pół godziny, no to jest coś fajnego. No dobrze, kochani, to ja idę sobie teraz do swojej stacji metra i będę jechała do ostatniej stacji, czyli na Brudno. Potem sobie wysiądę na Kondratowicza i na koniec wysiądę na stacji Zacisze, czyli tam, skąd rozpoczyna się dzisiejsza wycieczka ze spacerologiem praskim. Tutaj w linku na dole Wam podam jakieś tam namiary na Facebooka tego przewodnika, bo jeżeli będziecie, czy jesteście z Warszawy, nie znacie go jeszcze, albo będziecie w Warszawie i akurat zdarzy Wam się, że będzie taka wycieczka, to naprawdę warto z tego skorzystać. No, także jadę. A co jeszcze od Was? Słucham? YouTube. Film na YouTube, tak. Dotarłam do ostatniej stacji metra, drugiej linii metra na Brudnie i myślałam, że tylko na mojej stacji coś tam się stało i są pootwierane bramki, ale widzę, że tutaj też, więc prawdopodobnie dzisiaj jest jakiś dzień bez biletu, a ja skasowałam bilet do może zwiedzenia drugiej stacji metra, nie wiem, nic nie czytałam, nie widziałam żadnych ogłoszeń też, ale również tutaj bramki są otwarte, zobaczymy na pozostałych stacjach, czy też tak jest. Wszystkie bramki są otwarte. Tak wygląda ostatnia stacja drugiej linii metra Brudno. Całkiem ładnie się z tym szkłem tu z boku prezentuje, tak dosyć elegancko. A okolica jest taka, szczerze mówiąc, nie wiem, czy kiedyś tu byłam, chyba nie, to zupełnie nie moje rejony. Stacja jest taka dosyć rozległa. Prawdopodobnie jedna z większych, jeśli nie największa. No właśnie się dowiedziałam od pana ochroniarza, że dzisiaj rzeczywiście druga linia metra jest za darmo, ale nie ma nigdzie ani żadnej informacji, ani nie słyszałam żadnych komunikatów na ten temat, więc no sorry.
Może dlatego tyle ludzi jest w pociągach, że jeżdżą po prostu zwiedzać nowe stacje metra. Rzeczywiście wiele osób przyjechało tylko pozwiedzać, bo wysiedli z pociągu, który przyjechał z kierunku Bemowo i od razu wsiadają do pociągu, który jedzie w stronę Bemowa, więc ewidentnie przyjechali tylko zobaczyć, jak te stacje wyglądają. Takie sprytne ławeczki są na stacjach, bardzo fajne. Trzy nowe stacje na Brudnie zostały zaprojektowane przez Piotra Młodożeńca, jednego z czołowych polskich grafików. Znajdują się na nich 120-metrowe panoramy Targówka i Brudna. Jesteśmy na Kondratowicza. Młodożeniec jako jeden z pierwszych artystów w Polsce zaczął wykorzystywać w grafice technikę i język obrazu komputerowego. I właśnie w tej konwencji zostały ozdobione ściany na nowych stacjach metra. Jadę zobaczyć, czy stacje z zewnątrz na Kondratowicza są takie same. Wydaje mi się, że one są najładniejsze ze wszystkich innych stacji, jakie do tej pory budowano. Chodzi mi tutaj o te zewnętrzne wejścia z ulicy. No są takie nieskomplikowane, bez tych dzikich kolorów i bardzo eleganckie. A co wy myślicie o tych wejściach? Są całkiem przyjemne. Ponieważ grafiki przedstawiają ponoć osiedla Zacisza i Brudna, to jestem ciekawa, czy ktoś z was rozpoznaje na tych grafikach swoje osiedle. Rozpoznajecie? No ja nie znam za bardzo Brudna i Zacisza, więc na pewno nie rozpoznam. Myślę, że wy też nie. Ale od czego mamy wyobraźnię? Nie traktujcie tego komentarza o rozpoznawaniu jako czegoś złośliwego. Tak, to żarcik taki był tylko. Ale jeżeli chcecie zobaczyć coś, co jest naprawdę no, artystycznym podejściem do metra, to proponuję wam film, tutaj macie na górze link. To jest film z metra w Sztokholmie. Metra, które nazywane jest największą galerią podziemną na świecie. Naprawdę świetne miejsce, zaskakujące. Warto zobaczyć. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zachęcam. I przed nami ostatnia stacja Zacisza i potem wybieramy się na spacerek po Zaciszu właśnie. Stacja. No i jesteśmy przy metrze Zacisza. Wejście do metra wygląda tak samo jak dwie pozostałe nowe stacje. Niestety tutaj też nie ma schodów ruchomych w dół, a jak widzicie zejście jest dosyć głęboko. Po zejściu schodami mamy taki bardzo szeroki korytarz. No i stacja Zacisza z dalszym ciągiem takich komputerowo wyglądających grafik. Muszę wam powiedzieć, że te trzy stacje nowe na Brudnie podobają mi się chyba najbardziej ze wszystkich stacji metra, zarówno pierwszej, jak i drugiej linii. Są takie jasne, przestronne i te grafiki na ścianach bardzo mi się podobają, także no, byłoby miło tutaj wsiadać, wysiadać. Niestety nie mam tutaj żadnych spraw ani znajomych. I raczej nie będę zbyt częstym gościem na tych stacjach metra. Zobaczcie, nawet w toalecie została zachowana podobna stylistyka malunków na ścianach. Fajnie. Okej, dotarłam na miejsce zbiórki przed wycieczką. Kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Ulica Figara, Spójni, Codzienna. Wygląda to troszeczkę jak jakieś małe miasteczko. Ładnie, kolorowo. I już przed wam przewodnik, idę. Wracam już uliczkami Zacisza ze spaceru. Nie nagrywałam dużo, ponieważ było na spacerze sporo osób i no nie chciałam pokazywać tych ludzi na filmie. Wrzucę wam tutaj kilka fotek z tego spaceru i myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest przyjechać tutaj na rowerze i pojeździć po uliczkach, które
zachowały jeszcze taki trochę niektóre wiejski charakter. Jest tutaj dosyć cicho, spokojnie. W ogóle zacisze było do 1950 roku. Osiedlem na Targówku w 50 roku zostało dopiero włączone do Warszawy. No i ten taki wiejski jeszcze charakter podmiejskiego miasteczka czy podmiejskiego osiedla nadal tutaj można poczuć. Także obejrzyjcie kilka fotek, kilka ujęć z tej części Warszawy. A ja na pewno kiedyś właśnie przyjadę tutaj na rowerze, ale nie z domu, tylko podjadę sobie metrem do stacji Zacisza i pojeżdżę, żeby obejrzeć miejsce Warszawy, którego tak naprawdę w ogóle nie znam. Pozdrawiam i do zobaczenia.